W dzisiejszym odcinku z serii Zanim byli sławni opowiem wam o Ani Deko. Zachęcam was do lajkowania, subskrybowania i komentowania tego odcinka. A teraz bez zbędnego przedłużania zaczynajmy! Ania Deko ma 26 lat i pochodzi z Nysy. Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła już w wieku 14 lat. Wtedy właśnie napisała swoją pierwszą piosenkę zatytułowaną O nic nie pytaj. Już nigdy nie ujrzysz mego uśmiechu. Występowała już w czwartej edycji The Voice of Poland. Jednak po wykonaniu utworu Małe Rzeczy Sylwii Grzeszczak nie odwrócił się żaden z trenerów. Później wokalistka pojawiła się też w programie Bitwa na Głosy, X Factorze i Must Be The Music Tylko Muzyka. Jest finalistką konkursu Ja się kręcę, gdzie zaśpiewała z Kamilem Bednarkiem piosenkę Englishman in New York. Alien, in New York. 23 maja tego roku wydała utwór pod tytułem Zapomnij. Swoją przygodę z The Voice of Poland rozpoczęła od wykonania utworu Chandelier, w trakcie którego wszystkie fotele trenerów obróciły się. A Ania wybrała Grzegorza Chyrzego za swojego trenera. Sława Ani rośnie z dnia na dzień, co może świadczyć, że na Instagramie obserwuje ją ponad 4000 osób. Poza śpiewaniem kocha też żeglarstwo. Niewiele osób wie, że ta początkująca piosenkarka jest absolwentką Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.